Niepokój w PO. Wzmożono ostrożność w szeregach partii. Będzie bardzo ciekawie. Osoba z bliskiego otoczenia premiera potwierdziła w rozmowie z Faktem, że na ten moment niemal pewne jest wysunięcie kandydatury Rafała Trzaskowskiego w walce o pałac prezydencki. Jednak w obozie rządzącym nie ma pewności co do wygranej. Z kolei źródła na Nowogrodzkiej przewidują, że kandydat Koalicji Obywatelskiej zmierzy się z Karolem Nawrockim, który aktualnie jest na szczycie krótkiej listy Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk ujawnił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej kluczową datę w kalendarzu Koalicji Obywatelskiej. To 7 grudnia stanie się dniem, kiedy Polska dowie się, kto będzie reprezentował KO w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Politycy PO w rozmowie z Faktem są pełni obaw przed zbliżającymi się wyborami i zdradzają nam szczegóły wewnątrzpartyjnych rozgrywek. Nadchodzące wybory, zaplanowane na drugi kwartał 2025 rok, już teraz wywołują gorączkę w szeregach partii politycznych. Premier Tusk w wywiadzie dla GW wyznaczył kluczowy dla kampanii prezydenckiej termin, jednocześnie zawężając grono potencjalnych kandydatów. To ruch, który ma na celu skonsolidować siły partii i przygotować grunt pod nadchodzącą kampanię. Pomimo przeświadczenia o słusznych działaniach premiera, w partii Tuska jest pewna obawa. Kandydatko na prezydenta. Premier jasno dał do zrozumienia, że osobą, która wystartuje w przyszłorocznych wyborach, będzie ktoś, kto przemawiał na ostatniej konwencji partii. Grono potencjalnych kandydatów zawęziło się zatem do Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego, Radosława Sikorskiego, Barbary Nowackiej, Iwony Hartwich, Aleksandry Gajewskiej i Adama Szłapki. Z powyżej wspomnianego grona wyłania się jednak jeden lider. Jest nim niewątpliwie Rafał Trzaskowski, który może liczyć na największe poparcie w partii i jest też liderem przedwyborczych sondaży. Według relacji Polityka Platformy Obywatelskiej partia nie rozważa nawet przeprowadzenia wewnętrznych prewyborów. To tylko rozwiewa wszelkie wątpliwości, podkreśla polityk PO w rozmowie z Faktem. Platforma Obywatelska obawia się wyborów prezydenckich. Pomimo przekonania o słuszności wystawienia Rafała Trzaskowskiego, w Platformie Obywatelskiej nie ma pewności co do wygranej. Te wybory prezydenckie będą bardzo ciekawe, ocenia w rozmowie z Faktem działacz partii Tuska. Na ten moment nie jestem przekonany, że zwycięstwo mamy w kieszeni. Mówi w rozmowie z Faktem polityk PO, który poprosił o zachowanie anonimowości. Według ostatnich prognoz Rafał Trzaskowski może zmierzyć się w wyścigu o prezydencki fotel z Karolem Nawrockim, szefem IPN, Tobiaszem Boheńskim, europosłem PiS, Marcinem Przydaczem, posłem PiS, lub Mariuszem Błaszczakiem, byłym ministrem obrony narodowej. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość nadal nie wybrało swojego kandydata, to te cztery nazwiska znajdują się na krótkiej liście Jarosława Kaczyńskiego. Rozmówca Faktu z Platformy podkreśla, że jego obawy związane z wyborami nie mają bezpośredniego związku z potencjalnymi kontrkandydatami z prawicy. Same wybory mają być powodem do wzmożonej ostrożności w partii. To moje odczucia, ale mam wrażenie, że premier Tusk je podziela, mówi w rozmowie z Faktem polityk PO. Konflikt w koalicji rządowej. Nie będzie wspólnego kandydata na prezydenta. Choć w kuluarach koalicji rządzącej mówiło się o pomyśle wystawienia jednego,
wspólnego kandydata na prezydenta, lewica postanowiła zagrać na siebie i wyszła przed szereg. Partia Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia ogłosiła 5 października, że w nadchodzących wyborach prezydenckich wystawi własnego kandydata. Rada Krajowa Lewicy właśnie podjęła jednogłośnie decyzję, że wystawi własnego kandydata lub kandydatkę na prezydenta. Większość głosów w dyskusji opowiadała się za kandydaturą kobiecą. W dyskusji padło tylko jedno nazwisko, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ale to jeszcze nie są oficjalne zgłoszenia, napisała w mediach społecznościowych szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Trzecia droga nie ogłosiła jeszcze swojego kandydata na prezydenta, wiadomo jednak, że Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe wystawią jednego wspólnego kandydata. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że będzie nim marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Brak wspólnego kandydata na prezydenta to jednak nie jedyny konflikt w koalicji rządowej. Nową osią sporu stała polityka migracyjna rządu. Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030, taki tytuł nosi dokument, w sprawie którego rząd podjął uchwałę na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Swoje zastrzeżenia do kierunku w sprawie polityki migracyjnej zgłosili ministrowie Lewicy oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Lewica i Hołownia? Niby przeciwni z zastrzeżeniami, a się zgodzili. Czy to zagrywka przed wyborami prezydenckimi? Nie wiem, komentuje sprawę osoba z bliskiego otoczenia premiera.